Piernikowy. Już od samego rana ciasto na pierniki zagniatam. I czemuż się tak, Kubie, męczycie? Nie lepiej u Bartłomieja pierniki kupić? Przecież on najlepsze pierniki w całym Toruniu wypieka. A najlepsze, najlepsze. Ale dziś mu nie w głowie pierniki. No co też wy, Kubie, mówicie? Przecież Bartłomiej tylko dwa razy w życiu pieczenie pierników przerwał. Raz to było... O! Raz to było na świętego Jana, jak się ze swoją Bartłomiejową żenił. A drugi? Jak mu się Kasia rodziła. Kasia. A drugi raz, jak mu się Kasia, córka rodziła. I dziś właśnie jest taki dzień. Być nie może. Bartłomiej ojcem znowu został w tak słusznym wieku? Co też wam po głowie chodzi? No... Teściem został. Być nie może. Może, może. Dziś jego Kasia za mąż idzie. Być nie może! A co z czeladnikiem? A... Jak zwykle nic nie wiecie. No, jaki z was artysta? Wasz ci los obraził się. Być nie może. Zaraz wszystko dokładnie opowiem. Tylko pierniki do pieca włożę.
Ja też do opowieści się dołączę. Kumie! 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 Jest dokładnie tak, jak wam mówiłem. W piekarni żywego ducha. Cicho jak makiem zaszał. Raczej jak mąką zaszał. Tylko myszy harcują. Co? Zaczęła się historia Kasi i czeladnika Bogumiła. Ojciec Kasi czekał na nową dostawę mąki. Zaraz pęknę ze złości. Ciasta zagnieść nie można. Pierników upiec nie zdoła. Że mi tylko sobie siedzą. Ze sznurek będę lepsze pierniki jedzą. Gdzie ta mąka? Mąka, 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 mąka bielutka. Najlepsza na pierniki, ciasteczka i ciasto. Mąka. Mąka bielutka Wisłą przypłynęła z młynów aż do miasta. Mąka, mąka bielutka, najlepsza na pierniki, ciasteczka i ciasta. Mąka, mąka bielutka Wisłą przypłynęła z młynów aż do miasta. Mąka! Mąka bielutka, najlepsza na pierniki, ciasteczka i ciasta. Mąka, mąka bielutka Wisłą przypłynęła z murów aż do miasta. Mąka, mąka bielutka, najlepsza na pierniki, ciasteczka i ciasta. Mąka, mąka bielutka, Wisłą przypłynęła z murów aż do miasta. Mąka, 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 mąka. Wasze szczęście, teraz worki pod piecem postawcie i no żwawo. Bogumił! 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 Gdzie ten nic mój się podziewa? Zaraz, zaraz. Zaraz? Ja ci dam zaraz! Słać tu do mnie natychmiast! Zaraz! Aj, aj, aj. Już jestem. Już? To ma być już? Do roboty się zbieraj, no żwawo! I ciasto na pierniki zagniataj! Zagniataj, zagniataj, zagniataj! Zagniataj, zagniataj, zagniataj! Bo już wróble na dachu ćwierkają, że smaczniejsze pierniki w Norymberdze jadają. Nie cierpię tych porannych krzyków. Po takim poranku ani chce się pierniki zagniatać. Zagniat! Gdzie ten spoń się podziewa? Tatko! Tatko! A co wy tak od samego rana krzyczycie? Ja krzyczę, Kasiu droga. Przecież jestem bielutki. Tfu! Jestem łagodny jak ten bielutki worek mąki! Ach! 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 Przy...
przypraw Bogu Miłowi przynieść, co by pyszne pierniki upiec zdołał. Już biegnę, tatko. Ja tymczasem muszę z dziecko odpocząć, bo mi się od samego rana okrutnie utrudził. Hanyżu troszeczkę. Hanyż, hanyż, hanyż. O, hanyż. Cukru. Tak, tatko, cukru. Cukier. Jaja. Cukier. Jaja. Tak, tatko. Piwa, antałeczek. Och, piwo, piwo, piwo. Tak, tatko. Hanyżu. Mam i czosnek. Czosnek? Kasiu miła. A co to? Piekarnie myszy tatkową zajęły? Zobaczę lico twe. Już kocham cię szczerze. Wysłuchaj proszę mnie. Falala, 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 falala.
Falala, falala, falala. Falala, 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 falala. Mążoną zechciej zostać na długi wspólny czas. Pierniki piec będziem, nic nie rozdzieli nas. Falala, 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 la, la. Falala, 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 la, la. Co? 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 Tatko, Bogumił mnie uratował. Myszy z worków wylazły. Myszy? Ach, nieważne. Myszy? Niech ja tylko tego młynarza. A ty czego stoisz? Pierniki gotowe? No nie, kiedy myszy. Tatko, nie krzyczcie na Bogumiła. Bogumiła? A cóż to za konfidencja, mać pan nie tak się o czeladniku wyrażać pozwala? Bo ja Bogumiła miłuję. Co? Zaraz się tak wścieknę, że wszystkie worki wolki pomękają! Mistrzu, ja Katarzynkę też miłuję i chętnie ją za żonę wezmę. Za żonę? Już ja ci wezmę. Tłuczek do ciasta wezmę i Katarzynkę ci z głowy wybiję! Tato, kiedy ja chcę Bogumiła za męża? Milczu! No to się doczekało. Takiego gada na własnej piersi wyhodować. To ja ciebie, sierotę, pod dach przyjąłem. Zawodu nauczyłem. A ty mi córkę bałamucisz! Kiedy ja Katarzynkę miłuję! Zapamiętaj sobie do końca życia! Katarzynka nigdy twoja nie będzie. Wydam ją za bogatego kupca. Tatko, wyjdę albo za Bogumiła, albo za żadnego. Cicho! Ty do pierników, a ty do domu! Pfu! Ty do pierników, a ty do domu! Chyba mój los już nigdy się nie zmieni. Co było dalej? Ojciec, Katarzynkę w domu zamknął. Być nie może! Być nie może! Z Bogumiłem widywać się zakazał! I nic nie pomagały prośby Katarzynki. Ani łzy, ani prośby. Być nie może! 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 A co z Bogumiłem? Bogumił piekł pierniki. A wieczorami chodził nad Wisłę swoje żale wypłakiwać. Nad Wisłę? Nad Wisłę, nad Wisłę. Stuka stuku, ja bez ciebie.
Odra, Wisło, dobra rzeko. Ty wysłuchasz moich trosk, dłużej nie chcę żyć bez Kasi. W twej głębinie składam los. Zaraz zrzucę się do Wisły, zaraz zrobię wielkie plu. Nawet utopić się nie potrafię. Co to? Pszczoła. Jak żyje, nie widziałem pszczoły pływaczki. Jakaś nowa rasa być musi. A może też jest nieszczęśliwie zakochana i próbuje się utopić. Jaka zakochana. Wpadłam do wody, a nie umiem pływać. Zamiast się tak dapić, zechciej bać pan mnie wyłowić. Proszę bardzo, usiądź na moim palcu. No chudź. Ale ciężka. Urządliłaś mnie. Ładna wdzięczność za pomoc okazaną. Zobacz, z rozpaczy nie wiem co czynię. Dobry z ciebie człowiek. Szkoda, że mistrz tak nie myśli i Kasi nie chce mi oddać. Nie frasuj się, twój los się odmieni. Dam ci przepis na pyszny pierń. A co też jeszcze nowego można wymyślić? Najlepsze przepisy na pierniki w tajemnicy mistrz trzyma. Posłuchaj, weź miodu praśnego ile chcesz. Tak? Z imbiru białego dodaj też. Z goździków, kanyżu nietłuczonego. Zagniataj do dnia białego. Tak. Pamiętaj o skórce cytrynowej, o żytniej mące bardzo zdrowej. Żytniej mące? Z cukru, z cynamonu. Tak. Dodaj też. Zagniataj, zagniataj, zagniataj ile chcesz, zagniataj ile chcesz. Ludzie, król do Torunia jadą. Król do Torunia? Być nie może król? Król do Torunia jadą. Wiwat król! Trzeba miasto odświętnie posprzątać. Madrygał dla króla napisać? Portret królewski namalować! Pierniki najsmaczniejsze upiec! Ludzie! Król do Torunia jadą! Wiwat król! Wiwat król! Wiwat król! Wiwat! Wiwat król! Jedzie, 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 jedzie król, król, król! Do Torunia król, król, król! Piękno Polskę dziś odwiedza, zwiedza król! Razem z królem jedzie jego dwór. Pogubił! Pogubił! Szkicie, się podziewa!
ludzie! Król do Torunia jadą! To król do Torunia. Bogumił, gdzie ty nic się podziewa? Już ja mu skórę przytrzepię. Bogumił. Bogumił! Mistrz mi wołali? Do roboty się zbieraj, no żwawo! A staraj się, staraj! Pierniki mają być dziś najznakomicze! Smaczne i piękne! Sam król będzie ich kosztował! Tam król! 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 A Katarzynka? Katarzynkę z głowy sobie wybij! Sam pierników pięknie będę! Katarzynka na roboty się zna. Przyprawy mieszać potrafi jak trzeba. I na proporcjach się wyznaje. Na proporcjach się wyznaje. Słowo jeszcze jedno, Katarzynie, nie lęcz się za siebie. Na roboty się zbieraj. Kto roboty się zbiera? Zawsze to samo, zbieraj się do roboty. Zupełnie nie mam głowy do pierników. Zagniataj, zagniataj. Szok! Bogumile, pamiętasz mój przepis? Weź miodu prasznego ile chcesz i miro białego dodaj też. Goździków haryżu nietłuczonego zagniataj, zagniataj do dnia białego. Zagniataj, zagniataj ciasto rób. Zagniataj, zagniataj ciasto cud. Pamiętaj o skórce cytrynowej, o żytni łące bardzo zdrowej, cukru z cynamonem dodaj też. Zagniataj, zagniataj ile chcesz. Zagniataj, zagniataj ciasto rób. Zagniataj, zagniataj ciasto cud. Na końcu ukształtuj piękne formy i miodem posmaruj tak dla normy, krojoną cykatę na wierzch, hop, a wszystko piwem dobrze schowasz. Zagniataj, zagniataj ciasto rób, zagniataj, zagniataj ciasto cud. Bogumile, pomogę ci ciasto wałkować, będzie smaczniejsze. Katarzynko, jak cię tatko zobaczą? Nie martw się, tatko śpią. Powtórzmy razem przepis, który pszczoła mi dała. Weź miodu prasznego ile chcesz i miru białego dodaj też. Do bzdzików kamyżu nietłuczonego zagniataj, zagniataj dnia białego. Zagniataj, zagniataj ciasto. Zagniataj, zagniataj ciasto cud. Zagniataj, zagniataj ciasto cud. A teraz, Bogumile, wymyślimy nową formę. To będzie serce Kasi. A to Bogumiła. I obrączki. Moja i twoja. I obrączki, moja i twoja. A teraz szybko. Ciasto do pieca. Pierniki gotowe. Katarzynko, uciekaj. Już mnie nie ma. Pierniki gotowe. W piecu jeszcze siedzieć muszą. Zapach jakiś niesamowity. Wprost niezwykły. Jakiś inny niż zazwyczaj. A cóżeś tam do piernika nasypał? Czy aby królowi smak odpowiadać będzie? Ludzie! Król do Torunia jadą! Ludzie! Król do Torunia jadą! Wiwat król! Wiwat! Król do Torunia! Wiwat! Król do Torunia jadą! Wiwat! Wiwat król! Wiwat! Wiwat król! Ludzie! Król do Torunia!
jadą! Prywat król! To król do Torunia! Mamy by ich skosztować. Miam. Ale śmieszczywy panie, prawda to najprawdziwsza. Najlepsze pierniki tylko w mojej piekarni skosztować można, bo te pierniki przybywają z całego świata. Słyszeliśmy, że w Norymberdze znakomite pierniki robią. Gdzie się tam do moich wspaniałych, pachnących pierniczków? Idealnych, kształtnych. A już nie gadaj, tyle przyniesiesz, że do skosztowania te toruńskie specjały. Oczywiście, panie, oczywiście, tylko z pieca je wyjmę. Specjalnie dla ciebie przygotowane. Kształtne, piękne, ładne. Na pewno pachnące, dziś rano wstawione do pieca. Miam. Co to? Ja nie przeżyję. Co to ma być? Wybacz, miłościwy panie. Moje pierniczki zawsze takie piękne, kształtne. A te... To jakieś nieszczęście. Cóż tak krzyczysz? Cóż pomstujesz? Ja cierpliwość tracę. Chcę piernika spróbować natychmiast. Wybacz, miłościwy panie, ale dziś piernik czeladnik Bogomił robił, nie zguła jedna, już ja mu skórę... Ileż jeszcze swemu królowi czekać każesz? Miam. No to już pobyć. Miam. No. Niezłe. A ten kawałeczek na później zostawię. O, pyszne, wspaniałe. Miam. Co? Chcę poznać tego czeladnika. Ależ, drogi panie, to sierota. Wszystko, co potrafi, terminująco u mnie się nauczył. Wezwać czeladnika, ma stanąć przed królem. Bogomił! Nic śmiewowali. Na kolana się rzucaj. I króla o wybaczenie błagaj, że nieładne pierniki zrobiłeś. Jaśnie królu, starałem się całą noc. I nie sam się starałem. Moja ukochana Kasia mi pomagała. Co? Kto? Katarzynka. Tak ją kocham, że nic innego, tylko serca lepiej. Potem ulepiliśmy obrączki. Najwidoczniej ciasto się wylało. Wybacz, panie. Znakomite te ciasteczka. A nazwę jakąś mają? Nazwę? No nie. W takim razie, na pamiątkę waszej miłości, niech się Katarzynkami zwoł. Tak. A ty z Kasią się żeń. Kiedy mistrz nie pozwalają, za biedny jestem. Och, w takim razie dostaniesz ode mnie... 10 królewskich dukatów. To właśnie, 300 królewskich dukatów. Co? I...
pół spalonej piekarni. Co? Gdzie? W Bydgoszczy. A właśnie! I dwie nowe piekarnie w Toruniu. Co? I dekretem królewskim tylko ty, Katarzynki, piec możesz. Ja? Katarzynki? Mniam, mniam. A ty, Bartłomieju? Chyba nie masz nic przeciwko tak zacnemu zięciowi. Ale śmiosiwy panie, zaszczyt to dla mnie wielki i na ślub cię proszę. O! I tak właśnie Kasia została żoną czeladnika Bogumiła. Być nie może. Być nie może. Kasi i czeladnika Bogumiła. Piekarnia Bartłomieja znana w całym świecie. Pierniki najsmaczniejsze piecze od stuleci. I znany za granicą był dziad Bartłomieja. I prapradziad, co pierwszą piekarnię otwierał. Nawet z Norymbergą, pięknym, wielkim miastem, zwyciężyło toruńskie piernikowe ciasto. A sam wielki Kopernik, gdy piernik skosztował, Rewolucjonibus wnet opublikował. Być nie może. Może no. O, moje pierniki chyba się przypalają. Nie może.